trzeba było jeszcze po tej dwójce dzieci, wiesz, dojść do siebie. Czy ty w ogóle miałaś taki problem, czy to w ogóle ciebie nie dotyczyło? Nie, ja powrót do formy zawdzięczam głównie ćwiczeniom. Ja mam także chudnę bardzo szybko, ale i rzeczywiście ciężko jest mi przytyć w ogóle, ale jeżeli chodzi o już o powrót skóry, o zbudowanie mięśni, nie jestem w stanie tego zrobić tylko odchudzaniem. No i to trwało? W sensie jakoś długo, czy to był taki szybciutki proces? Wiesz co, ja miałam różnicę rok i 5 miesięcy między jednym a drugim dzieckiem, więc w momencie, kiedy zaczęłam ćwiczyć po pierwszej ciąży, Julian miał wtedy około 9 miesięcy, okazało się, że jestem w drugiej ciąży, więc musiałam znowu zawiesić to na rzecz spacerów, jakichś tam drobnych przebieżek po lesie, a w tej chwili, jak urodziła się Kalina, to mniej więcej po 3 miesiącach zaczęłam już regularnie ćwiczyć, bo strasznie bolały mnie plecy, moje mięśnie, wszystko było totalnie rozharatane, osłabione i musiałam zacząć ćwiczyć. To myślę, że to był jeden z bodźców, właśnie powrót do formy, ale też to, że bolał mnie kręgosłup i że ja musiałam zacząć ćwiczyć, bo nie byłam w stanie trzymać dziecka i karmić, bo łzy z bólu mi leciały. No i tak jakoś się zmotywowałam, weszło mi to w krew i to już trwa prawie 4 lata i sobie nie wyobrażam sobie dnia bez sportu.